Czołem czołgiści, z tej strony Stolper. Dzisiaj zrobię kolejny pilny rozkaz z Ministerstwa Wojny 10 poziomu na twierdzy, czyli rozkaz, w którym warunkami są wygrać bitwę i uszkodzić w bitwie co najmniej 8 pojazdów wroga. Nagrodą jest 15 tysięcy doświadczenia dla załogi, dlatego też skorzystam z czołgu T-54, który kupiłem 2 dni temu. Mam już zbadane z wolnego doświadczenia wieże i działo, ponieważ no, na standardowym dziale z penetracją 175 na 9 i 10 tierach idzie naprawdę słabo, a te działo już naprawdę daje radę. 201 penetracji standardowej, 330 na hicie robi robotę. Ale nie ględzę już więcej, biorę się za wykonanie rozkazu, wchodzę do bitwy i czekam na losowanie. Jest cichy brzeg. W końcu jakiś normalny team w miarę wylosowało, bo powiem wam, od wczoraj jest jakiś horror po prostu. Także jedna chyba dzisiaj z niewielu bitew, gdzie mam taki procent na wygraną, w miarę ogarnięty team. Chociaż ten przeciwny team wcale też nie jest bardzo słaby. O czołgu T-54 na razie nie będę jakoś opowiadał, ponieważ teraz bitwa, którą gram, to jest chyba raptem bitwa numer 8, z czego dopiero chyba trzecia na tym dziale do obiekta 140, także na razie się nie wypowiadam, bo poznajemy się dopiero z T-54. No i co tutaj, uszkodzić 8 czołgów. Misja jedna z łatwiejszych do zrobienia. Ogólnie te misje z 10 poziomu Ministerstwa Wojny nie są bardzo trudne, są spokojnie wszystkie do zrobienia. Jedne są ciut trudniejsze, drugie ciut łatwiejsze. Ta jest taka, no, łatwa. Dlatego, no, pojadę tutaj na lewo. Myślę, że tam spotkam te 13, RU, pewnie AMX-a 30. O, wiecie co, nie lubię tego, jak ktoś spamuje tymi formułkami rekrutacyjnymi podczas czasie bitwy. Jest to takie pójście na łatwiznę, zamiast namęczyć się, szukać tych graczy samemu. Sam wiem z perspektywy rekrutera, dowódcy klanu, kiedy prowadziłem klan, ile to się trzeba narobić, żeby sprowadzić gracza. No kurde, patrz, gdzie jeździsz. Ja wiem, że uciekałeś, trzeba było szybko spierdzielić, no ale nie jesteś sam też, kolego. Dobra, jest pierwszy czołg uszkodzony. Teraz trzeba poszukać kolejnego celu. Świetnie. Artylerie to mnie kochają ostatnio. Kurde, nie mogę złapać wychyłu działa. Jest drugi czołg uszkodzony. Setkę. No, teraz mi się wydaje. Uda się też jakoś tutaj nadgryźć. Ale kurde, co za głupotę zrobiłem. Ależ naprawdę teraz frajerstwo takie zrobiłem, że... No ładuj, ładuj, Saszka. Dobra, jest trzeci chyba czołg. O ile dobrze umiem liczyć. Tutaj już się hit załadował. Dobra, następny będzie zwykły. Żeby już nie tracić czasu na przeładowanie. Ale się kurde dałem sfrajerzyć, taką darmową pestkę od esety przyjąć, żeby spróbować znaleźć strzał na T-69. No tu frajerstwo. Ale dobra, trzy czołgi, jeszcze 5 trzeba uszkodzić. To dobra, ciągnę za T-69. Tu jest WT. No poczekaj, misiu. Jest czwarty. Sorry, nie pomogę tam ze setką, ponieważ robię misję z drogi. Stolper robi misję. Jeszcze tylko 4 czołgi muszę uszkodzić. Mam nadzieję, że uda mi się to z 540 HP. Dobra, jest czołg numer 5. Przynajmniej sobie podszkolę załogę.
trzeba było skupić do końca, bo teraz to poleciało nie wiadomo gdzie. No bo teraz nie wiem, czy mówiłem w garażu, bo w sumie mam sklerozę. Teraz mam załogę chyba na 95%, dopiero przeszkoloną na te 54. Także jak tutaj uda mi się zdobyć te 15 tysięcy, to załogę będę miał wtedy przeszkoloną na 100% już i myślę, że nawet ten trzeci perk podskoczy o 1-2%. No i tędy nie przyjadę, muszę tutaj pojechać. Ale spoko, jeszcze jest sporo czołgów do uszkodzenia. Są jeszcze dwie arty, to już będzie numer wtedy 8 i 9. Tylko nie zginąć jak frajer. O, jeszcze 75. Chyba nie dostał ode mnie. Dobra, jest czołg numer 8. Jest 9. O, i tutaj są misie koralowe. Ładuj, Saszka, ładuj. Jest 10 uszkodzony. Także tylko teraz wygrać misję i zrobione. Teraz mogę sobie tutaj strzelnicę zrobić. Super. A, szkoda już. Nie, aha, już wcześniej zużyłem zestaw naprawczy. O ty mendo. Gin. Dobrze. Także jak widzicie, udało się Stolperowi zrobić misję 15 tysięcy doświadczenia. Kolejny odcinek z pilnymi rozkazami zrobiony. Tu jest. Powiem wam szczerze, chyba się polubię z T5-4. Te działko jest naprawdę bardzo fajne. Jeszcze nie mam oczywiście gąsek ani silnika, ale jak zrobię, to myślę, że to będzie naprawdę masakrator. No i tyle. Misja zrobiona. Zaraz zobaczymy, jak tam załoga wygląda po przeszkoleniu. Jest. Pilny rozkaz ukończony, 15 tysięcy doświadczenia dla załogi wpadło. Fajnie, udało się zrobić wsparcie. Prawie 3000 damage'u, no nawet fajna bitewka jeszcze weszła przy okazji. Już patrzę, jak tam jest, nie? Patrzcie, dowódca mi się nie przeszkolił na 100% jeszcze, ale masakra. Powiem wam szczerze, myślałem, że te 15 tysięcy wystarczy, a tutaj załoga ma po 99%, a dowódcy jeszcze brakuje 2%. No ale okej. Tutaj już do kolejnego procenta jakieś tam grosze na załogantach. O, dwie bitwy i będzie. Dobra, dziękuję za uwagę. Kolejny odcinek zrobiony. Do usłyszenia. Dzisiaj albo jutro jeszcze wrzucę fajną bitewkę na T-54 prototyp First. Także zobaczycie, jak twardy jest ten czołg lekki i jakie fajne losowanie się przytrafiło. Także do zobaczonka, trzymajcie się.